zgadnijcie, gdzie teraz jestem? Tak, to Kraków, do którego przyjechałam na Festiwal Kultury Żydowskiej. Wybrałam sobie z programu parę wykładów, warsztatów i koncertów, na które chcę pójść. Bardzo mi się spodobało, że festiwal ma bogaty program, który daje możliwość poznania kultury żydowskiej z całego świata. Spotyka się tu przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Często pytacie mnie, jak wyglądało żydowskie życie w różnych polskich miastach. W tym filmie odpowiem na wasze pytania o Kraków. Nie wiem, czy wiecie, ale Kraków przez kilkaset lat był jednym z najważniejszych miast w żydowskim świecie. Tu mieszkali wybitni uczeni, rabini i artyści. Dobra, zaczynamy. Zapraszam was na spacer po żydowskiej historii Krakowa. Jesteśmy teraz w samym sercu miasta, przy rynku głównym. To świetne miejsce, by odpowiedzieć na pierwsze pytanie, które dostałam od Konrada. Cześć Ala, tu Konrad. Wiem, że wysyłałem ci sporo pytań, ale bardzo interesuje mnie tematyka historyczna. Jakbyś robiła film o Krakowie, czy możesz opowiedzieć więcej o historii pierwszych Żydów w tym mieście? Dzięki! Dzięki Konrad, postaram się odpowiedzieć najlepiej jak potrafię. Jesteśmy teraz przy ulicy Świętej Anny. Kiedyś ta ulica nazywała się Żydowska. W średniowieczu na tym terenie działała gmina żydowska. Były dwie synagogi, łaźnia i szpital. Z pierwszego okresu osadnictwa Żydów w Krakowie zachowało się niewiele dokumentów, ale możemy zakładać, że żyli tu już w pierwszej połowie XI wieku. Świadczy o tym notatka z 1028 roku z informacją o dwóch kupcach oferujących swoje towary krakowskiej gminie żydowskiej. Z kolei Wincenty Kadłubek napisał w swojej kronice, że za panowania Mieszka III Starego w drugiej połowie XII wieku doszło tu do pobicia pewnego Żyda. Tak, dokładnie. Jedna z pierwszych wzmianek o obecności Żydów w Krakowie dotyczy pobicia. Mimo to w średniowieczu Kraków był stosunkowo przyjaznym miejscem dla Żydów. Wielu z nich przyjeżdżało tu w poszukiwaniu lepszego życia, uciekając przed pogromami, których fala przetoczyła się przez Europę, między innymi w XIV wieku. Król Kazimierz III Wielki, który jak wiemy zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, zagwarantował krakowskim Żydom prawo do wolności religijnej i prawo do handlu. Pozwoliło to lokalnej społeczności żydowskiej na bezpieczne i w miarę dostatnie życie. To często wzbudzało niechęć lokalnych mieszkańców Krakowa, którzy zaczęli oskarżać Żydów o mordy rytualne czy podpalenia. W wyniku tych napięć już w XV wieku ograniczono Żydom możliwość prowadzenia handlu w mieście i jego okolicy. W 1495 król Jan Olbracht nakazał Żydom przeniesienie się do pobliskiego miasta, Kazimierza. Od tej pory Żydzi mieli zakaz osiedlania się w Krakowie. Jesteśmy właśnie w historycznym centrum Kazimierza. W związku z tym może czas na kolejne pytanie od was? Hej, czy możesz opowiedzieć o krakowskich Żydach w średniowieczu? Dzięki za pytanie, spróbuję na nie odpowiedzieć. Kazimierz stał się miejscem, gdzie społeczność żydowska czuła się bezpiecznie i rozwijała się. Wielu Żydów zajmowało się handlem i rzemiosłem. Na początku XVI wieku Jakub Polak założył w Kazimierzu pierwszą jesziwę. Wkrótce jej rektorem został Mojżesz Isserles, zwany Remu. To właśnie między innymi dzięki niemu Kazimierz stał się ważnym centrum religijnym.
Jesteśmy koło synagogi, którą w połowie XVI wieku ufundował ojciec Mojżesza i Serlesa. Dzisiaj synagoga Remu to jedna z 7 przedwojennych synagog i jedna z 2, w której regularnie odbywają się nabożeństwa. Tuż obok znajduje się też jeden z najstarszych cmentarzy żydowskich w Europie. W 1796, po rozbiorach Polski, Kraków został włączony do Cesarstwa Austrii. Nowe władze zdecydowały się osuszyć koryto Wisły, która płynęła tu, gdzie dzisiaj jest ulica Dietla, oddzielając Kazimierz od Krakowa. Tym samym Kazimierz został przyłączony do miasta. W tym czasie życie duchowe społeczności żydowskiej koncentrowało się w gminnych synagogach i prywatnych domach modlitwy. Przeważał judaizm ortodoksyjny, ale pojawiały się też inne nurty, takie jak hasydyzm czy judaizm postępowy. Ten drugi odegrał bardzo ważną rolę w życiu Krakowa. Jestem teraz przed synagogą Tempel, którą zbudowano w drugiej połowie XIX wieku. Tu zbierali się głównie przedstawiciele żydowskiej inteligencji i zwolennicy integracji z nieżydowskimi mieszkańcami Krakowa. Raz w tygodniu kazania były wygłaszane w języku polskim i niemieckim. W połowie XIX wieku większość krakowskich Żydów czuła się Polakami o polsko-żydowskiej tożsamości narodowej. Wielu z nich brało udział w Powstaniu Krakowskim, Wiośnie Ludów czy Powstaniu Listopadowym, solidarnie walcząc o odzyskanie niepodległości. Dobrym przykładem jest tutaj artystyczna rodzina mojej koleżanki, Doroty. Rozmawiałam z nią przed realizacją tego filmu, bo w jej domu krąży wiele ciekawych historii związanych z żydowskim Krakowem. Prapradziadek Doroty był młodszym bratem Maurycego Gottlieba, jednego z najwybitniejszych malarzy drugiej połowy XIX wieku. 19-letni Maurycy, zafascynowany obrazami Jana Matejki, poprosił go o możliwość nauki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. W czasie studiów namalował znany i kontrowersyjny wówczas autoportret w stroju polskiego szlachcica, o którym napisał w jednym z listów. Jestem Polakiem i Żydem. I chcę dla obu, gdy Bóg da, pracować. Niestety, antysemickie nastawienie części studentów i profesorów zmusiły Maurycego do wyjazdu z Krakowa. Teraz opowiem Wam o żydowskim Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym. Jedna z moich koleżanek zapytała mnie o to na Instagramie. Hej Ala, wiem, że robisz te filmy o polskich Żydach. Muszę napisać o tym esej zaliczeniowy z historii na koniec semestru. Nagrałabyś dla mnie materiał o życiu krakowskich Żydów tuż przed II wojną światową? Dzięki. Dzięki za to pytanie, Karola. Nie wiem, czy zdążę nagrać i opublikować film przed terminem oddania twojego eseju. W dwudziestoleciu międzywojennym kwitło życie żydowskie. Religijne, kulturalne, społeczne, intelektualne. Coraz więcej młodych Żydów i Żydówek uczyło się w gimnazjach i studiowało na Uniwersytecie Jagiellońskim. Niestety, jak możecie pamiętać z filmu Muranowie, w latach 30. nasiliły się w Polsce, podobnie jak w całej Europie, tendencje nacjonalistyczne i antysemickie. W wyniku wprowadzenia zasady numerus clausus, która ograniczała Żydom możliwość nauki, liczba studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim Żydów zmniejszyła się niemal 3-krotnie. Praprababcia Doroty była w tym czasie zmuszona do przerwania studiów. Wśród krakowskich elit było wielu żydowskich artystów, takich jak malarz Jonasz Sztern i poeta Mordechaj Gebirti. Ten drugi był znany jako Bart krakowskiego Kazimierza. Funkcjonował tu teatr żydowski, prężnie działali wydawcy, księgarze i drukarze. Chciałam Wam też wspomnieć o działalności Sary Schenirer. Jej szkoła jako pierwsza na świecie dawała dziewczętom z ortodoksyjnych rodzin żydowskich możliwość pobierania nauk religijnych. Ulica Szeroka, przy której teraz jesteśmy, była wtedy centrum życia duchowego. Mieściły się przy niej aż 4 synagogi. Jesienią 1939 w Krakowie mieszkało około 65 tysięcy Żydów, którzy stanowili 1/4 mieszkańców miasta.
Krakowska społeczność żydowska była przed wojną czwartą co do wielkości w Polsce. Przed chwilą mówiłam wam o żydowskim życiu w przedwojennym Krakowie. Zapisałam sobie w notatkach, że ktoś z was pytał mnie o początki okupacji. Uświadomiło mi to, jak mało wiem o tym okresie. Poszłam więc do Muzeum Miasta Krakowa oraz na odbywający się w ramach festiwalu wykład i dokształciłam się w tym temacie. Postaram się wam o tym jak najlepiej opowiedzieć. Wybuch II wojny światowej zakończył okres dynamicznego rozwoju kultury żydowskiej w Krakowie. Niemcy, podobnie jak i w pozostałych miastach, pozbawiali Żydów majątku, izolowali w gettach i zmuszali do ciężkiej, wykańczającej pracy. Już 23 listopada 1939 Niemcy nakazali krakowskim Żydom noszenie opasek z gwiazdą Dawida, a za ich brak groziły dotkliwe kary. Niemieckie zarządzenia miały głównie charakter dyskryminujący, jak na przykład oznaczanie żydowskich sklepów i przedsiębiorstw, ograniczanie poruszania się po plantach i zakaz wejścia na rynek główny. Podobnie jak w innych miastach, hitlerowcy blokowali konta bankowe, konfiskowali przedsiębiorstwa i rozwiązywali żydowskie organizacje gospodarcze. Bardzo wcześnie, jeszcze jesienią 1939 roku, Niemcy wprowadzili rozporządzenie o przymusowej pracy. Naziści zniszczyli i zbezcześcili zabytki kultury żydowskiej. Wiosną 1940 roku niemieckie władze zarządziły w Krakowie akcję masowego wysiedlania Żydów. W jej ramach od połowy 1940 do początku 1941 roku Niemcy przenieśli na Lubelszczyznę około 60 tysięcy osób. Stamtąd w latach 1942-1943 zostali oni wywiezieni do obozów zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince. Chciałam pokazać wam pytanie od kolejnego widza. Cześć Ala, tu Bartek z Krakowa. W dzieciństwie, kiedy chodziliśmy po podgórzu, mówiło się przyciszonym głosem: zobacz, to jest Murgetta. Ale nikt w szkole nie uczył nas o tym. Robisz ciekawe materiały i pomyślałem, że może dowiem się z nich czegoś o getcie. Dzięki Bartek. Specjalnie zabrałam nas teraz na podgórze, bo to tutaj właśnie Niemcy utworzyli getto, które zostało odcięte od reszty miasta w marcu 1941. Kilka miesięcy później wszedł w życie przepis mówiący o tym, że karą za opuszczenie terenu zamkniętej dzielnicy jest śmierć. Jestem teraz obok jednego z niewielu w Krakowie ocalałych po wojnie fragmentów muru getta. Tutaj, gdzie teraz jestem, czyli na placu bohaterów getta, znajdowała się jedna z czterech bram wiodących do zamkniętej dzielnicy. Tu naziści prowadzili zbiórki i selekcje ludności żydowskiej przed dalszym transportem do obozów koncentracyjnych. W 1943 roku Niemcy zdecydowali o całkowitej likwidacji krakowskiego getta. 13 i 14 marca przenieśli większość Żydów zdolnych do pracy do obozu pracy przymusowej w pobliskim Płaszowie. Osoby niezdolne do pracy, głównie dzieci i osoby starsze, hitlerowcy mordowali na miejscu. Część Żydów trafiła do obozu w Auschwitz. Mieszkańcy krakowskiego getta najczęściej prowadzeni byli z pociągów prosto do komór gazowych. Jeden soll sein Freile. Schon nicht lang ich hoff, sagt bald die Milchome, es kommt bald sehr sof. Freilich. Wśród mieszkańców krakowskiego getta znalazło się ponad 1000 osób, które uniknęły wywózki do obozu w Auschwitz.
Przyczynił się do tego między innymi niemiecki przedsiębiorca Oskar Schindler. Jesteśmy teraz przy jego fabryce Emalia. Zaraz po likwidacji getta Schindler wykupił niewielką parcelę przylegającą do Emalii. Powstał tam podobóz, w którym mieszkali pracownicy jego i trzech innych okolicznych fabryk. Trafiła tam prababcia Doroty, Helena. Helena zaczęła pracować w Emalii w 1943 roku razem z grupą 900 mieszkańców krakowskiego getta. Dodatkowe racje żywnościowe, często kupowane przez właściciela fabryki z własnych pieniędzy, pozwoliły jej jakoś przetrwać ten trudny rok i uniknąć losu tych, którzy trafili do obozu w Auschwitz. W 1944 roku, kiedy coraz częściej słyszało się, że Armia Czerwona zbliża się do Krakowa, likwidacja obozu przylegającego do fabryki wydawała się nieunikniona. Dzięki staraniom Oskara Schindlera, Helena wraz z resztą pracowników Emalii trafiła do fabryki amunicji w Rzeszy. 8 maja 1945 roku została wyzwolona przez Armię Czerwoną. Tak przeżyła wojnę. Ocenia się, że ogółem wojnę przeżyło zaledwie 5% krakowskich Żydów, czyli około 3000 osób. Teraz chciałabym opowiedzieć Wam o Żydach, którzy przeżyli zagładę i wrócili do Krakowa. Hej Ala, mam 19 lat. Bardzo interesują mnie czasy powojenne. Opowiesz jakoś przy okazji kolejnego filmu, jak po wojnie żyli Żydzi? Dzięki za tego maila. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, Żydzi zaczęli wracać do Krakowa już na początku 1945 roku. Jako pierwsi dotarli tu ci, którzy ukrywali się w podkrakowskich miejscowościach. Później przyjechały osoby wyzwolone z obozów, a następnie te wywiezione w głąb Związku Radzieckiego. Szacuje się, że w połowie 1945 roku było w Krakowie 500 Żydów, a w połowie 1947 już 20 tysięcy. Co ciekawe, 3 lata później mieszkało tu tylko 4 tysiące Żydów. Dlaczego? Z jednej strony Kraków stanowił jedynie etap migracji ludności żydowskiej do Palestyny i krajów zachodnich. Z drugiej strony miały na to wpływ nastroje antysemickie, wciąż tu obecne, nawet po zakończeniu wojny i niemieckiej okupacji. Chyba nigdy nie zrozumiem, jak mogło dojść w Polsce po zakończeniu wojny do żydowskich pogromów. Jeden z nich miał miejsce również w Krakowie, tuż obok. Prababcia mojej koleżanki Doroty, o której już słyszeliście, sama tego doświadczyła. Kiedy Helena wróciła do Polski, do Krakowa w 1945 roku, zostało miasto pogrążone w chaosie. Pewnego dnia, kiedy była w kolejce do sklepu, usłyszała rozmowę dwóch mężczyzn o mordach rytualnych dokonywanych przez Żydów na chrześcijańskich dzieciach. Kilka dni później Helena szła spóźniona na uroczystości szabatowe. Zobaczyła tłum młodych Polaków rzucających kamieniami w synagogę i krzyczących antyżydowskie hasła. Przestraszyła się i uciekła. Kilka tygodni później wyjechała z Polski i zamieszkała w USA. Po powojennych pogromach większość polskich Żydów czuła, że nie ma tu już dla nich miejsca. Kiedy w 1948 roku powstało Państwo Izrael, duża część zdecydowała się na wyjazd przy cichym przyzwoleniu komunistycznych władz. W Krakowie pozostała zaledwie garstka Żydów, rozproszona po wszystkich dzielnicach. Żydowskie sklepiki, warsztaty i antykwariaty zniknęły z krajobrazu miasta.
Lejb to tuna słowackiego z rodziny niekiepskiej. Koledzy polscy, napisy na klatce niemieckie. I ludowa władza co do nieludowych imion zły ma przelot. Więc zamiast lejb ojciec pisze Leon. Jest 54, widzisz, to mu mówi się po polsku. Jak nie starczy to widzisz, na podwórku różnie. A to komitywa w czymże bądź, a to kolega by zwiot Żyda od cały kinderion. Jak po bluku w górę byś poszedł, to też słychać mama. Moja koleżanka Dorota, której rodzinne historie tu przytaczam, wysłała mi wiadomość. Chciałabym dołączyć jeszcze jej pytanie do filmu. Cześć Aludka! Jak wiesz, jestem w trakcie przeprowadzki na studia do Krakowa. Wiem dużo o historii mojej rodziny, ale zupełnie nie mam pojęcia, jak wygląda społeczność żydowska w Krakowie w tym momencie. Czy mogłabyś zrobić dla mnie mały rekonesans? Upadek komunizmu w Polsce wpłynął na dalsze odrodzenie żydowskiego życia w Krakowie. W 1990 roku żydowska gmina wyznaniowa liczyła niewiele ponad 200 członków i była największą w Polsce. Już od 25 lat społeczność żydowska w Krakowie ma swoich rabinów. Działalność JCC Kraków, Centrum Społeczności Żydowskiej, sprzyja rozwojowi kultury żydowskiej w Krakowie. Podobnie jak festiwal, na który tu przyjechałam. Teraz chciałabym zabrać Was właśnie do JCC. Głównym celem JCC Kraków jest integrowanie osób pochodzenia żydowskiego oraz ludzi zainteresowanych kulturą, religią i tradycją żydowską. Przed chwilą spotkałam Mateusza, który jest koordynatorem klubu nastolatków w JCC. Mateusz, opowiesz coś o centrum i o tym, jak to się stało, że tu jesteś? Jasne. Do JCC przyszedłem jako nastolatek, przyszedłem pierwszą kolację szabatową. Później uczestniczyłem w klubie dla studentów, działałem tutaj właśnie w nim. I także w JCC posiadamy całą ofertę różnych innych spotkań dla seniorów, dla młodzieży, dla przedszkolaków. JCC także oferuje wydarzenia dla osób spoza społeczności, którzy chcą się dowiedzieć czegoś, takie jak właśnie kluby książki czy inne spotkania, w których dzisiaj na przykład uczestniczyliście. Jest to bardzo fajne, otwarte miejsce dla każdego. Słuchajcie, to był naprawdę niesamowity dzień pełen spotkań z bardzo inspirującymi osobami i żywą, współczesną kulturą żydowską. Żałuję, że nie udało mi się pójść na więcej wydarzeń w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej, ale zanim wrócę do Warszawy, chcę jeszcze pójść na jeden koncert. Mam nadzieję, że podobał Wam się nasz spacer po żydowskim Krakowie i cieszę się, że wreszcie udało mi się zrealizować ten film. Chciałam też podziękować Dorocie za podzielenie się jej rodzinną historią i wiarę w moje możliwości. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły na to, gdzie mogłabym pojechać, to piszcie w komentarzach. Do zobaczenia!